to teraz możemy wybrać sobie z tą stronę, którą się włączamy. Możemy zaatakować na zewnątrz, do środka, rozprostowane. Środkowie rozgrywający, jeżeli ja na zewnątrz, to atakują na wysokość jednego słupa prawego, lewego lub też nasze przykierunki z nami. So, players must take care. Nie, to było. Obserwować z jednej strony bramkę, ale też patrzeć i widzieć, co robi walki, żeby wiedzieć, czy podać krótko, czy daleko. Jest zawsze w tej pozycji.
trzy piątki wchodzą ręką w dalszą, a jedną tutaj jest wychodzą. Podaję do środka. Prawa lewa wchodzą rozwijanie zawsze w latach, po prostu pałek idzie do środka. Po podaniu rozmawiając z kranie i idą na środek rozwijania. Yes.
Left back, taking the ball, going to center back.
Kup lewy, kup prawy. Hey!
Niech pójdziemy na linię czystą, na to, żeby
Thank you.
Jeśli podoba nam tak, że środka nie mamy rzutu, nie mamy możliwości rzutu, a to wygranie dookoła, to jest nasze pierwsze nasze zadanie. Zagrywamy też trochę rozgrywającego, ale szybko koncentrujemy się tym połączeniem. A tak w tym momencie obrót pozostawia zasłonę na zewnątrz, jest możliwość ataku. Wysoko
tobie obróci piłkę, w której masz możliwość zagrania na środek skrzydła. Albo zablokowania. Thank you.
Yeah.
najpierw są to rzuty bramy, najpierw są to rzuty, dopiero później ja muszę patrzeć, jak zachowuje się obrońca, odgrywają nas. Pierwsze zadanie to jest oddanie rzutu, rzuty bramy. Yeah.
Three, out, three, out, and eight, cross, out,
Ponieważ wyraźny sygnał wam pozostało, że zrobiłeś poziom, ten obrońca numer 3 nie ruszył do wąsku. Za słaby, wyraźny sygnał wam pozostało. As you could see, this band, like in our pyramid,
First of all, on individual skills. Second is small group cooperation. Three or cooperation center back with left back or right back. But we have very many things in that. We have step shot variations, jump shot variations, one-on-one moves to the outside gap. We have pick and roll or screen and roll. We have crossing movement inside that. So very many elements which are needed in handball very much are inside this concept. But you need to see that still hard work even for the coach too, because every time you have to give advices, you have to give corrections about the point of starting, about the orientation, not inside but straight, about the dynamic, speed, change rhythm, about dribbling with the right and the left hand, and so on and so on, about observation to the goal. Very, very many points. You always have to correct the players and give them advices how to make it better. The first day I was speaking to the boys and I said it was okay. The second day I said this was one step better than okay. Now at the third day we can say this is one step better than yesterday. So we are really satisfied with their performance and what they did. Thank you very much to the boys.